26 marca 2023 roku, 16 kolejka Orlen Ekstraligi Kobiet, GKS Górnik Łęczna, Pogoń Szczecin. To spotkanie przed nami. Przed mikrofonem Maciek Sampolski, serdecznie zapraszam na ten mecz. Czego możemy się po nim spodziewać? Ano starcia rozdrażnionego byka z Lokomotywą, tak to można w skrócie powiedzieć, w roli tego podrażnionego byka oczywiście Górnik Łęczna, który w ostatniej kolejce ligowej przegrał z jednymi z potentatek do tytułu, czyli GKS-em Katowice. A ta rozpędzona Lokomotywa to oczywiście Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin, która jest tą Lokomotywą nie TLK, nie Intercity, a nie nawet Pendolino. Można ją porównać nawet do TGV w tym momencie. Bo naprawdę szczecinianki w tej rundzie radzą sobie naprawdę dobrze. Czy to właśnie Pogoń Szczecin będzie dzisiaj tym toreadorem, który ujarzmi tego wściekłego byka? Czy może jednak konduktorkami będą zawodniczki Górnika, które zatrzymają tą pędzącą Lokomotywę prosto ze Szczecina? Przejdźmy do składów obu zespołów. Na początek zespół gości. 99 w bramce Natalia Radkiewicz, szóstka Emilia Zdunek, piątka Zofia Giętkowska, ósemka Weronika Szymaszek, z dziewiątką Agnieszka Grabowska, 13 to Patrycja Michalczyk, 14 Alicja Dyguś, 16 Anaida Szachbazjan, 17 Roxana Ratajczyk, 27 Aleksandra Kuśmierczyk, 33 Karolina Łaniewska. Trenerem zespołu gości jest Robert Dymkowski. Jeśli chodzi o gospodynię, to w jedynce tradycyjnie w bramce pani kapitan Anna Palińska, dwójka Katia Skupień, trójka Milena Kazanowska, siódemka Klaudia Lefeld, dziewiątka Klaudia Fabowa, dziesiątka Klaudia Miłek, 14 Mariana Litwiniec, 16 Weronika Kaczor, 20 Julita Głąb, 21 Oliwia Rapacka i 22 Kinga Burzan. Trenerem zespołu z Łęcznej jest oczywiście pan Robert Makarewicz. Oba zespoły mają sporo w nogach, bo tak naprawdę dla obu z nich to jest już trzecie spotkanie w ciągu tygodnia. Najpierw w miniony weekend liga, potem w środę puchar, a teraz właśnie to spotkanie w Łęcznej. Oba zespoły w zmaganiach pucharowych poradziły sobie, można powiedzieć, wzorowo. Można powiedzieć też, że z różnym troszeczkę skutkiem, bo Pogoń troszkę gładsze zwycięstwo z Pogonią Tczew 3-2, przepraszam. Natomiast Górnik z rezerwami Resowi Rzeszów wygrał dopiero po dogrywce 5-2. Zaczynamy to spotkanie. Zaczęły zawodniczki Górnika od takiego zdecydowanego przeniesienia tej piłki na połowy rywalek i właśnie tego możemy się tutaj chyba spodziewać, tego możemy oczekiwać po piłkarkach Górnika, że będą chciały szybko napocząć rywalki i przede wszystkim zrehabilitować się za tę ostatnią porażkę ligową. Bo przecież to nie tak miało wyglądać w Katowicach, no wynik 0-4. Pierwsza połowa bardzo słaba niestety w wykonaniu Górniczek. Miejmy nadzieję, że teraz to będzie wyglądało trochę inaczej. Tymczasem Skupień strzał! No i troszeczkę tutaj za wolno zbierała się do tego uderzenia Katia Skupień. Myślę, że gdyby szybciej podjęła jakiekolwiek decyzję, to mogłoby tutaj to zagrożenie być trochę większe. Niemniej jednak trzeba pochwalić też Klaudię Miłek, która tam z lewej strony ładnie tą akcję wyprowadziła. Tymczasem znowu Miłek przed pole karne do Kaczor. I do tej piłki dopadnie jeszcze Lefeld, Fabowa. No i tutaj w gąszczu obrończyń Weronika Szymaszek tą piłkę wybija i z kontrą wychodzi drużyna gości. Jednak no tutaj Zofia Giętkowska znacznie się pomyliła. No to nie miało szans powodzenia. Widać się od początku już w tych pierwszych minutach, że oba zespoły bardzo, bardzo chcą.
bardzo chcą szybko wyprowadzać te szybkie ataki na bramkę rywalek. Litwiniec. Tu to granie do Rapackiej i będzie wrzutka do Fabowej. No ale tutaj słowacka napastniczka zespołu Górnika Łęczna nie miała zbyt dużo przestrzeni. Wydaje się, że tu Patrycja Michalczyk bardzo umiejętnie blokowała to uderzenie. Jedno, co należy zauważyć, to zmiany w obu zespołach względem tych zmagań w pucharze. Jeśli chodzi o Pogoń, to tutaj nie ma Julii Brzozowskiej, Martyny Brodzik. I tutaj Szczęśniak zaczyna, Malwina Szczęśniak oczywiście zaczyna ten mecz na ławce. Jeśli chodzi o zmiany względem zespołu Górnika, tutaj względem tego starcia z Rzeszowiankami na wyjeździe, w wyjściowym składzie pojawiła się Klaudia Miłek, wcześniej w pucharze wystąpiła Julia Piętakiewicz, zresztą bardzo udanie, bo zdobyła bramkę, zresztą debiutancką w zespole Górnika, także można powiedzieć, że była to zmiana na plus. No ale w lidze wszystko wróciło do normy. Jedyny problem, z którym musi na ten moment mierzyć się trener Robert Makarewicz, to absencja Anny Zając, która doznała urazu w ostatnim meczu ligowym właśnie z GKS-em Katowice. Wiemy na pewno, że na ten mecz nie jest dostępna, natomiast ma wrócić dopiero po przerwie na reprezentację, czyli za przynajmniej 2 tygodnie. Ma być ogólnie gotowa na 16 kwietnia na mecz z Czarnymi Antrans Sosnowiec. A w miejsce Anny Zając dzisiaj Katia Skupień. No, nikogo chyba to nie dziwi, zwłaszcza patrząc na to, że jedno z tych 5 bramek, właściwie to 2 z tych 5 bramek, które padły w Rzeszowie po stronie Górnika, strzeliła właśnie Katia Skupień. Bardzo dobry mecz w wykonaniu tej młodej zawodniczki, zaledwie 18-letniej reprezentantki Polski do lat 19. Tymczasem Litwiniec wyprowadza piłkę do Rapackiej, ale tutaj jakieś przegranie z Julitą Głąb. No nie miało to większych szans powodzenia, ale efekt jest taki, że to nadal zamka dla Pogoni Szczecin. Przejmują piłkę szczecinianki na swojej połowie boiska Emilia Zdunek. Spokojne rozegranie, tutaj starają się przeszkadzać zawodniczki Górnika Łęczna. Ale utrzymują się szczecinianki cały czas przy piłce. No, można powiedzieć, że wykrakały akurat w tym momencie zespół ze Szczecina tę piłkę stracił, no ale uwaga, bo tu jeszcze może być niebezpiecznie, no ale bardzo, bardzo dobre zachowanie tutaj Julii Tygłąb.
bardzo dobrze rozpoczęło się to spotkanie dla zespołu z Łęcznej. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się rozwinie dalej, no bo ledwo przed tym golem wspominaliśmy, że taka szczelna jest ta szczecińska defensywa, jednak nie do końca. Jak jednak zareagują na to szczecinianki? No widać, że ciąg na bramkę jest, widać, że chcą kreować sytuację, ale tutaj Alicja Dyguś nie miała żadnej sposobności ku temu, żeby do tej piłki dopaść. Ona była zagrana zbyt mocno i Anna Polińska jak zwykle bezbłędnie w bramce. Przebojowo Katia Skupień próbowała tutaj zdobyć teren, ale Aleksandra Kuśmierczyk umiejętnie tutaj zatrzymała wahadłową zespołu Górnika Łęczna. Fabowa Lefeld, odegranie takie na ścianę, troszkę niedokładne. Słowaczka już nie zdołała do tej piłki dopaść. Kazanowska, no, mogła być bardziej zdecydowana w tej interwencji, zresztą jak cały blok obronny zespołu Górnika. Czy tutaj był faul? Oto jest pytanie. Pada jak rażona prądem Roxana Ratajczyk na murawę, ale gwizdek pani Agnieszki Olesiak milczy. Tam Grabowska jeszcze próbowała podawać się do Ratajczyk właśnie, ale ten podstęp, jak się okazuje, się nie udał. Oj, ryzykownie Burzan tutaj, gdyby straciła tę piłkę w takiej strefie, no to mogłoby być naprawdę różnie. Bardzo niebezpiecznie dla zespołu Górnika Łęczna. Tymczasem Grabowska próbuje podawać do Zdunek, ale zbyt czytelne było to wszystko. No, naciskają bardzo mocno zawodniczki zespołu ze Szczecina. Zmuszone są górniczki budować tą akcję od podstaw tak naprawdę. Zdecydowany ten pressing jest po stracie piłki w wykonaniu zespołu ze Szczecina, ale póki co żadnych większych wymiernych korzyści, no, to nie przyniosło. Dobrze, Litwiniec blokuje to podanie. I Lefeld, czy przejmie tę piłkę? No, tutaj wyjaśniła wszystko Kuśmierczyk. Finiec, Kazanowska, Kaczor, Kazanowska znowu i Głąb. Dobry pomysł miała z tym podaniem Mariana Litwiniec. To mogło się udać, ale niestety tutaj na drodze stanęła Karolina Łaniewska. Tymczasem Grabowska będzie próbowała zejścia do środka, ale Kinga Burzan nie dała się tutaj oszukać. Skupień podaje do Lefeld i co z tą piłką zrobi Lefeld? To jest pytanie. Pędzi do przodu rywalki przednią, podaje do Fabowej. Fabowa, będzie strzał! Ależ tutaj przeliczyła się słowacka napastniczka Górnika. Wydawać by się mogło, że będzie uderzać na ten prawy słupek bramkarki. Chciała chyba zaskoczyć, huknąć tuż pod poprzeczkę. No ale za dużo mocy włożyła w to uderzenie, a sytuację miała naprawdę dobrą. O tym mówił właśnie Robert Makarewicz, że zespół Górnika Łęczna ma bardzo, ale to bardzo dużo sytuacji, ale jest jakiś problem właśnie z finalizacją tych akcji, ze zdecydowaniem, z odpowiednim strzałem i z przede wszystkim, no, trafieniem do bramki, to co jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo jak widzieliśmy, Górnik tę sytuację umie sobie stwarzać nie tylko w tym meczu,
ale również w wielu innych. No i jednak troszeczkę kuleje ta skuteczność zespołu z Łęcznej. Trochę śmiesznie to brzmi, mówiąc w kontekście najlepszej ofensywy w lidze na ten moment. No ale takie są fakty. Tak naprawdę, gdyby Górnik wykorzystywał wszystkie sytuacje, które sobie stwarza, no to te 53 gole to byłoby naprawdę co najmniej średnim wynikiem. Dobre odebranie Fabowej. Kupień pędzi na bramkę i co zrobi z tą piłką? Podanie do Miłek. Obróciła się i czy będzie uderzenie? Aj tam. Klaudia Miłek zakręciła się z tą futbolówką i nie zdołała oddać strzału. A szkoda. To mogło być groźne. No dużo sytuacji faktycznie. Jakby na potwierdzenie tego, co mówiliśmy wcześniej. Dużo sytuacji stwarzają sobie zawodniczki zespołu z Łęcznej. Zdecydowane wycofanie do Anny Palińskiej. Nie miało to szans powodzenia, granie tutaj do przodu. Nie miało to po prostu większego sensu, to byłaby piłka na stratę, a tam aż się roiło od zawodniczek w niebieskich strojach. Tymczasem podanie do Rabackiej, no szybka jest wahadłowa zespołu Górnika Łęczna, no ale czy zdoła dośrodkować? Tutaj akurat się to nie udało. No i będziemy mieli rzut rożny w wykonaniu zespołu zielono-czarnych. A przy piłce już Weronika Kaczor, zdaje się. Dośrodkowanie i do kogo ono będzie adresowane? Tamta piłka leciała na Kingę Burzan, ale schowana między obrończyniami. Nawet do tej piłki nie wyskoczyła. Tutaj Fabowa próbowała sprytnie przerzucić tę piłkę nad rywalką, ale niestety trafiona w twarz. Zawodniczka z numerem 16, czyli Anaida Szakbazjan. Tymczasem Grabowska próbuje ze skrzydła podawać do Roxany Ratajczyk, ale tutaj no zdecydowanie szybsza Milena Kazanowska. Szuka sobie pozycji Roxana Ratajczyk, ale na ten moment jest to zdecydowanie zbyt czytelne. Tymczasem strzał Lefelt, ale ta pozycja nieprzygotowana. No i troszeczkę taki strzał na aferę. Bez większych efektów. Trzydzieści minut gry za nami. Można było się spodziewać tego, że zawodniczki Pogoni Szczecin ruszą do odrabiania strat. No i faktycznie próby się pojawiły, ale to Górnik zdecydowanie częściej jest teraz przy piłce. To posiadanie zdecydowanie odwróciło się po tej bramce. Dość niespodziewanie. No ale tutaj na pewno zespół Pogoni Szczecin
będzie chciał odrobić tę stratę i kontynuować tę bardzo dobrą pasę wiosenną meczów zwycięskich. Tymczasem dogranie Rapackiej do skupień. Zbyt głębokie było to dośrodkowanie, żeby zaskoczyć obronę. I piłka ląduje w rękach Natalii Radkiewicz. Póki co dużo bardziej aktywne, może nie tyle aktywne, co efektywne w tej ofensywie są zawodniczki Górnika. To widać wyraźnie, tam już przynajmniej 3 lub 4 sytuacje, bardzo groźne, jedna zakończona bramką. Więcej konkretów natomiast potrzebnych jest zespołowi Pogoni Szczecin. Bo chęci są, ale jednak argumentów brak. Tymczasem Rapacka, wydawałoby się, że to miało być dośrodkowanie, a mógł wyjść z tego znany i lubiany na polskich boiskach centrostrzał. Tymczasem skupień. Fabowa zgarnia tę piłkę i czy będzie bramka? Jest gol! Nie było sygnalizacji spalonego i 34 minuta. Fabowa znów wpisuje się na listę strzelczyń. Ależ tutaj można powiedzieć, bramka z niczego padła dla Górnika Łęczna. Sygnalizowały tutaj zawodniczki Pogoni Szczecin, że był spalony, ale sędzia liniowa trzymała chorągiewkę cały czas w dole. Nic się tutaj nie wydarzyło. A faktycznie nawet z perspektywy naszego stanowiska mogłoby się wydawać, że tutaj był spalony, jednak trzeba zaufać pracy arbitrów, którzy zgodnie stwierdzili, że spalonego w tej sytuacji nie było. I Fabowa pięknie tę sytuację wykorzystała. Tutaj ta piłka odbita po strzale Kati Skupień. No, fenomenalnie znalazła się w tej sytuacji Słowaczka. I bezlitośnie wykorzystała kolejną sytuację w swoim wykonaniu. I teraz Pogoń Szczecin musi odrabiać straty, bo ta sytuacja z każdą minutą będzie się tylko pogarszać dla zespołu Pogoni Szczecin. Ładna tu wcześniej była próba Emilii Zdunek zejścia strzału z lewej nogi, ale zablokowana była zawodniczka też Górnika Łęczna. Dość niespodziewany, przyznam szczerze, trochę obrót przybrało nam to spotkanie. Chyba mało kto się spodziewał, że tutaj któraś ze stron będzie wygrywać, można powiedzieć, nawet zdecydowanie po pierwszej połowie.
A póki co, tak to wygląda. Pogoń nie jest w stanie sobie stworzyć jakichś groźniejszych sytuacji. Te z kolei cały czas ma zespół Górnika Łęczna. Naciskana tutaj Alicja Dyguś na skrzydle. No i ten pressing dał efekty. Dośrodkowanie Klaudii Miłek. Tę piłkę jeszcze zbierze Katia Skupień. No i wygrała tę przebitkę z Garbowską. I Kaczor, oj, próbowała tutaj takiego zejścia na lewą nogę i strzału. Ostatecznie zrobiła to Kinga Burzan, ale bardzo, ale to bardzo niedokładnie. Górnik tutaj musi grać o pełną pulę, zwłaszcza patrząc na to, co już w ten weekend się wydarzyło. A wydarzyło się tyle, że swoje mecze wygrał i GKS Katowice, i UKS SMS Łódź. Więc i Górnik, żeby dotrzymać im kroku, musi to spotkanie wygrać. Łodzianki triumfowały wczoraj z zespołem Czarnych Sosnowiec 3-0, natomiast GKS Katowice wygrał na wyjeździe z Orlenem Gdańsk 2-0. Niedokładne tutaj podanie Julity Głąb, piłka przejęta, ale równie niedokładnie zagrały zawodniczki Pogoni Szczecin. No, troszkę siadła ta gra szczecinianek. Zwłaszcza jeśli chodzi o te agresywne dojście do piłki po stracie. Bardzo pasywne, żeby nie powiedzieć, że trochę zagubione zawodniczki ze Szczecina. No na pewno nie tak sobie wyobrażały ten mecz i jego pierwszą połowę. Tymczasem dośrodkowanie Skupień, jeszcze tę piłkę w polu karnym zbiera Klaudia Lefeld, ale tu było za mało miejsca, żeby cokolwiek produktywnego z tą futbolówką wymyślić. Lefeld, czy zdecyduje się na dośrodkowanie? Nie, to Skupień będzie centrować do fałowej. Miłek przejmuje tę piłkę i wycofanie bezpiecznie do bloku obronnego. I to, o czym mówiłem na początku tego spotkania, Górnik Łęczna ma już bardzo wąski ten margines błędu w spotkaniach ligowych. Tym bardziej po tym bezbramkowym remisie w Koninie, po tej porażce w Katowicach. Tak naprawdę 5 punktów uciekło. A w międzyczasie Rabacka próbowała strzału, no ale nie dała się zaskoczyć bramkarka zespołu ze Szczecina. Tutaj trochę taka szczęśliwa interwencja zespołu z Łęcznej. Drobne błędy w komunikacji chyba się tutaj pojawiły w tej sytuacji. Leży na boisku tymczasem Roxana Ratajczyk, zdaje się. To starcie z Julitą Głąb nie wyglądało na jakieś bardzo groźne. I wygląda na to, że była zawodniczka też Górnika Łęczna. Podniesie się tutaj z murawy bez problemów. Sporo tych zawodniczek z Górnikiem w CV, w zespole Pogoni Szczecin, bo jej obecne na boisku Alicja Dyguś i Emilia Zdunek, i właśnie Roxana Ratajczyk. Jeszcze, można powiedzieć, nie tak dawno wszystkie trzy występowały na boisku, no i nie na boiskach w Łęcznej oczywiście. No i nie zapominajmy też o Zofii Giętkowskiej, która również broniła zielono-czarnych barw w przeszłości.
Tymczasem w kolejne już w tym spotkaniu wrzutka Kati Skupienie, no stwarza trochę zagrożenia tymi wrzutkami, ale chciałoby się, żeby one były momentami troszkę bardziej dokładne jednak. Tymczasem przy piłce Lefeld, no spokojnie rozgrywają sobie tutaj futbolówkę, pięknie przepuściła ją tak między nogami Klaudia Miłek, no i jest korzyść, jest rzut wolny dla zespołu Górnika Łęczna. Weronika Kaczor będzie dośrodkowywać, daleka wrzutka i co z tego będzie? No tutaj było blisko, było bardzo blisko. Pierwsza przy tej piłce 19-letnia golkiperka zespołu Pogoni Szczecin. Ale Kinga Burzan też była tam bardzo, ale to bardzo blisko oddania strzału. Bardzo dobre przerzucenie na skrzydło do koleżanki z drużyny w wykonaniu Emilii Zdunek. Próbowała tutaj wrzucać do Roxany Ratajczyk, no i piekli się tam, piekli się przy linii Robert Makarewicz, no ale trudno się dziwić, bardzo łatwo tutaj przepuszczona zawodniczka z numerem 5, czyli Zofia Giętkowska. Nie ma co się dziwić nerwom trenera Makarewicza, bo Roxana Ratajczyk w tej rundzie, no można powiedzieć, rozkręca się jak jesień, na pewno może uznać za taką nie bardzo udaną, to teraz zaczyna grać już coraz lepiej. Sama też mówiła o tym, że czuje się w dobrej formie. No i to też potwierdziło między innymi to ostatnie spotkanie z Pogonią Tczew w Pucharze, gdzie Roxana Ratajczyk wpisała się na listę strzelczyń. I uderzenie Fabowa, to nie mogło się udać. Zbliżamy się do końca tej pierwszej części gry, no i wszystko wskazuje na to, że szczecinianki będą musiały ten wynik odrabiać po przerwie, ale zaczekajmy chwilę, bo tutaj ten wynik mógłby się zmienić, no prawie można powiedzieć wykrakałem, bo Emilia Zdunek pięknie tutaj znalazła sobie miejsce i wyszła na czystą pozycję, próbowała tam jeszcze podawać ostatkiem sił do, zdaje się, Zofii Giętkowskiej. Ale tutaj zastanowiłbym się na miejscu Emilii Zdunek, czy nie lepiej byłoby po prostu uderzać się trochę z dalszej odległości, niż próbować trochę tę piłkę holować. No bo ten gol strzelony przez Pogoń Szczecin, który mógłby tutaj paść, dokładnie, który pada w tym momencie, strzelony przez Roxanę Ratajczyk, mógłby trochę te nastroje przed zejściem do szatni poprawić, no i poprawił.
Roxana Ratajczyk tuż przed przerwą trafia do siatki. I zobaczymy jak obaj trenerzy nastawią swoje zespoły w przerwach. No, więcej materiału do analizy na pewno mają piłkarki Pogoni Szczecin, no ale ta bramka w ostatnich sekundach pierwszej połowy może nam całkowicie odmienić obraz tego meczu, ale o tym wszystkim przekonamy się już za niecały kwadrans.
Powoli zaczynamy tą drugą część spotkania. Przypomnijmy, 16. kolejka Orlen Ekstraligi GKS Górnik Łęczna Pogoń Szczecin 2-1 po tych pierwszych 45 minutach. Dla Górnika w minutach 14 i 34 strzelała Klaudia Fabowa. Natomiast tuż przed przerwą w doliczonym czasie gry pierwszej połowy do siatki po stronie Pogoni Szczecin trafiła Roxana Ratajczyk i to zwiastuje nam ogromne, ale to ogromne emocje w tej drugiej części gry. No jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wszystko się potoczy, bo jak mówił przed tym meczem, właściwie to przed meczem jeszcze pucharowym, tym, który miał miejsce w środę, trener Robert Dymkowski, to zespół niczego nie będzie chciał zmieniać w swojej grze, będzie chciał grać do przodu ofensywnie i strzelać jak najwięcej bramek. I można tutaj wziąć za pewnik, że ta deklaracja zostanie zrealizowana w tej drugiej połowie. Tymczasem zaczynamy drugie 45 minut meczu. Nie widać żadnych istotnych zmian w składach obu zespołów, więc przypomnijmy jedenastki, które oglądamy na boisku. Po stronie Pogoni 99 Radkiewicz, 5 Giętkowska, 6 Zdunek, 8 Szymaszek, 9 Garbowska, 13 Michalczyk, 14 Dyguś, 16 Szachbazjan, 17 Ratajczyk, 27 Kuśmierczyk, 33 Łaniewska. Po stronie Górnika w bramce Palińska z dwójką Skupień, trójka Kazanowska, siódemka Lefelt, dziewiątka Fabowa, dziesiątka Miłek, 14 Litwiniec, 16 Kaczor, 20 Głąb, 21 Rapacka i z numerem 22 Burzan. Tymczasem przy piłce zespół Pogoni Szczecin-Giętkowska tutaj umiejętnie utrzymuje się przy piłce, ale naciskają zawodniczki zespołu z Łęcznej i czy to przyniesie im realną korzyść? Tak! Sam na sam z bramkarką i Klaudia Miłek myli się w tak ważnej sytuacji dla przebiegu tego spotkania. No mogło tutaj to trafienie zabić wszelką motywację w drużynie Pogoni Szczecin, ale minimalnie pomyliła się Klaudia Miłek. Mogła tutaj zdecydować się jednak na jakieś mocniejsze uderzenie. Chciała trochę takim technicznym strzałem pokonać Natalię Radkiewicz, ale to się nie udało. Tymczasem rzut rożny, tam Mariana Litwiniec skakała do tego, ale nie oddała strzału. Kinga Burzan będzie dośrodkowywać i rzut rożny. Ależ to mogło być wejście w tą drugą połowę dla podopiecznych Roberta Makarewicza. Całkowicie zrujnowałoby to jakiekolwiek ustalenia, myślę, w szatni poczynione przez Roberta Tymkowskiego i zespół Pogoni Szczecin. No ale status quo został utrzymany. Bramka nie padła, więc grały dalej. Na pochwały jednak zasługuje to, jak górniczki tę piłkę odebrały. Bardzo dobre zachowanie w pressingu, no książkowy wręcz press założony na zawodniczki ze Szczecina. Giętkowska tutaj próbowała przedrzeć się z szybką kontrą, ale Głąb nie dała się oszukać w żaden sposób. Bazjan z autu, z Dunek. Utrzymuje się przy tej piłce, ale zdołała jednak podać do Giętkowskiej. Wybija trochę niefortunnie Głąb. I wygląda na to,
że tutaj jakieś upomnienie od pani sędzi Agnieszki Olesiak otrzymała Zofia Giętkowska. Na razie tylko słowne. Do kieszonki póki co pani arbiter nie sięgała, ale też raczej nie było takiej potrzeby. Bardzo kulturalna ta gra, szczególnie w pierwszej odsłonie. Czysta sporo agresji, ale tej takiej pozytywnej. Brutalności większych w tym meczu na razie bym się nie doszukiwał. Czasem znowu Pogoń przejmuje piłkę Ratajczyk. Dobrze przedryblowała, ale zagrała trochę na pamięć. No, to było za proste. To było za proste dla drużyny z Łęcznej. Dobrze rozszyfrowała to Julita Głąb, a potem jak poradziła sobie z tym wybiciem, no to już wszyscy widzieliśmy. Tymczasem po tym meczu czeka nas przerwa świąteczno-reprezentacyjna. A na kadrze spora grupa piłkarek z Łęcznej wyjeżdża. Do pierwszej reprezentacji powołane zostały Klaudia Lefelt i Weronika Kaczor na towarzyskie spotkania z Holandią w Rotterdamie 11 kwietnia i Kostaryką 6 kwietnia na stadionie w Łodzi. A na zgrupowaniu spotkają się z Natalią Radkiewicz, czyli bramkarką Pogoni Szczecin. Tymczasem na murawie leży Mariana Litwiniec. Tam będzie potrzebna interwencja fizjoterapeutów. No i miejmy nadzieję, że zawodniczka Górnika będzie w stanie kontynuować to spotkanie. Wygląda na to, że z Marianą Litwiniec jest wszystko w porządku, a więc gramy dalej. Żadnej wymuszonej zmiany tutaj na pewno nie będzie. Bardzo mało miejsca mają w tej drugiej połowie zawodniczki Górnika. No widać, że jest trochę problem z rozgrywaniem tej piłki. Przestrzeni jest naprawdę niewiele, poza tą sytuacją Klaudii Miłek. No to tutaj większych okresów nawet utrzymania się przy piłce w wykonaniu Górnika nie było. Ponownie leży któraś z zawodniczek łęczyńskiego klubu. Wydaje się, że to Klaudia Lefelt, ale podnosi się bez większego problemu. Myślę, że tam był jakiś kontakt, tak zwany ręka-twarz. Ale widać, że zarówno Mariana Litwiniec, jak i Klaudia Lefelt będą kontynuowały tę grę bez problemu. Sam Głąb do Miłek. No i tę piłkę znowu prawie przejęły zawodniczki Pogoni Szczecin. Tutaj bardzo niefrasobliwe zagranie. Ta piłka też wypadła korzystnie dla zespołu Pogoni Szczecin po interwencji Kingi Burzan, ale to doświadczenie Karpowskiej już zbyt głębokie, żeby cokolwiek mogło się z tego urodzić.
A kontynuując ten wątek reprezentacyjny, to nie koniec, bo na kadrę U17 na towarzyski dwumecz z Estonią powołane zostały Anna Gliszczyńska, Emilia Szymczak, Jagoda Cyraniak, Sandra Urbańczyk i Ines Sikora oczywiście z zespołu Górnika. Warto też wspomnieć, że tam w tak zwanym międzyczasie zespół U17 wywalczył na awans na młodzieżowe Euro. Tutaj Zdunek próbowała wyjścia na wolne pole, ale to się nie udało. Chorągiewka sędzi liniowej powędrowała w górę. A mogło być bardzo, ale to bardzo groźne. Górniczki powinny potraktować to wszystko jako bardzo solidne ostrzeżenie, bo tutaj jeszcze Pogoń Szczecin może namieszać. Tymczasem Fabowa będzie zgrywała to do Lefeld, ale zbyt duży gąszcz obrończyń tutaj i faulowana Kinga Burzan. Będzie rzut wolny, no i można się spodziewać, że będzie groźnie. Odległość na strzał chyba zbyt duża. Wydawać by się mogło, że tutaj będziemy zaraz oglądali dośrodkowanie. Przy piłce zostaje tylko Klaudia Miłek. Chociaż może jakieś sprytne rozegranie tutaj z Klaudią Fabową. No, albo lewa Miłek, albo prawa Fabowa. Jak to zostanie rozegrane? Miłek chyba próbowała tutaj uderzenia. Zbyt niskie trafiła tutaj w mur. A szkoda, to mogła być dobra sytuacja na zwiększenie tego dystansu, no bo na dość bliskim kontakcie teraz oba zespoły. Widać, że bardzo, bardzo zmotywowane wyszły z szatni zawodniczki Pogoni Szczecin. Ta bramka tuż przed przerwą wyraźnie dodała im motywacji i animuszu. Póki co częściej przy piłce zespół Górnika Łęczna, ale myślę, że ta statystyka to też jest efekt tej pierwszej połowy. 63% na korzyść Górnika, 37% po stronie Pogoni Szczecin. Tymczasem Garbowska na skrzydle, ale wyjechała. Wyjechała z tą piłką poza linię końcową. No i tutaj większych korzyści dla zespołu Pogoni Szczecin z tego nie ma. Skoro już zacząłem ten wątek z reprezentacją, to wypadałoby go skończyć, bo jeśli chodzi o powołania, to do kadry U19 zostały powołane jeszcze Milena Kazanowska i Katia Skupień. Bardzo ważne spotkanie o stawkę. Drugi turniej kwalifikacyjny do Euro U19 w Boguchwale i Stalowej Woli. 5 kwietnia mecz ze Szwajcarią, 8 z Czechami i 11 z Serbią. I na te właśnie mecze zostały desygnowane Milena Kazanowska i Katia Skupień. Wracamy na boisko w Łęcznej. Mecze towarzyskie i kwalifikacji młodzieżowych Euro jeszcze przed nami. Ale tutaj będzie rzut rożny, no pokazały w tym spotkaniu szczecinianki, że z tego stałego fragmentu gry potrafią być groźne i widzę, że tutaj jednak nie powtórzą tego zagrania z tej bramkowej akcji. Tam wszystkie praktycznie zawodniczki były na linii. Tutaj trochę bardziej rozproszone, widać, że odrobinę chyba liczyły na jakieś zebranie tej piłki po ewentualnym wybiciu. Tam problemy jednej z zawodniczek Górnika, ale wydaje się, że to jakieś dolegliwości spowodowane chyba skurczami mięśni.
Niemniej jednak interwencja fizjoterapeutów będzie tutaj konieczna. Niestety nie udało nam się dojrzeć, kto aktualnie leży na murawie. Weronika Kaczor miała te problemy chyba jakiejś natury mięśniowej. No ale chyba będzie mogła ten mecz kontynuować. Tymczasem w drużynie Pogoni Szczecin szykuje nam się zmiana, ale to za chwilę, bo najpierw rzut rożny i będzie powtórka. Agnieszka Olesiak nie miała tutaj żadnych wątpliwości co do tego, komu należy się piłka w tej sytuacji. No i raczej będą próbowały kolejnego podobnego zagrania. Nie, tym razem wszystkie w okolicy, praktycznie wszystkie szczecinianki w okolicy 11 metra będą wbiegać głębiej światło bramki, no ale nic z tego nie wynikło. Szkoda, że Górnik Łęczna nie pokusił się trochę o jakieś bardziej składne wyprowadzenie tej piłki wcześniej. Ale tu też była szansa na kontrę. Klaudia Miłek jednak zdecydowanie uznała, że lepiej po prostu tej piłki nie stracić. Kaczor do Miłek. Nie zdołała tej zmienić toru lotu tej piłki. Dobiec do niej. Tymczasem mamy zmianę w zespole Pogoni Szczecin. Agnieszka Garbowska opuściła plac gry. A zameldowała się na nim Natalia Oleszkiewicz. Póki co to jedyna zmiana, ale patrząc tak na ławkę rezerwowych drużyny Górnika Łęczna, to tam już widać jakieś poruszenie. Ostatnie wskazówki przed wejściem na murawę. Wydaje się, że teraz zamelduje się na niej Dominika Dereń. Między innymi, bo to na pewno będzie zmiana podwójna. Czasem Lefeld pierwsza dopadnie do tej piłki. Próbuje tutaj przejść rywalkę, ale myślę, że zbyt prostych środków póki co użyła Klaudia Lefeld. Ładnie tutaj chciała przedryblować rywalki. Rapacka szybko tę piłkę odzyskuje. Zawadzka. Przepraszam. Przepraszam, to była Mariana Litwiniec. Jestem troszeczkę myślami na ławce rezerwowych przy Marcjannie Zawadzkiej, bo ona ma dzisiaj szansę znów pokazać się na stadionie w Łęcznej po tej kontuzji, którą leczyła bardzo, ale to bardzo długo. Zagrała już w pucharze. Z bardzo dobrym skutkiem dołożyła jedną bramkę do dorobku Górnika w tamtym meczu. No i można się spodziewać, że i tutaj trener Robert Makarewicz desygnuje Marcjannę Zawadzką do gry. Czasem boisko opuszczają Klaudia Miłek i Dominika Dereń.
a wchodzą na nie Emilia Szymczak i Dominika Dereń. Wchodzą Miłek i Litwiniec, wchodzą Dereń i Szymczak. Trudno powiedzieć, czy to zmiana ofensywna, czy defensywna. Ja bym się skłaniał ku temu, że jednak trochę bardziej w stronę defensywy. Ale Emilia Szymczak i Dominika Dereń, no one umieją zdecydowanie grać do przodu. Mimo tego, że tutaj pozbył się jednej napastniczki typowej z placu gry, Robert Makarewicz, to myślę, że po prostu chce wzmocnić w tym przypadku środek pola. Środek pola, który, no powiedzmy sobie szczerze, po tym powrocie na boisko w drużynie Górnika Łęczna nie funkcjonuje już tak dobrze. Bardzo przeszkadzają zawodniczki Pogoni Szczecin w płynnym rozegraniu tych akcji. No i może to jest właśnie sposób. To jest właśnie sposób na tę szalejącą ofensywę zespołu z Łęcznej. Tymczasem zdaje się tam Giętkowska dośrodkowywała na Roxanę Ratajczyk. Odzyskuje piłkę Fabowa, ale wcześniej odgwizdany faul. Bardzo ciekawy jest fakt, że ostatnie spotkanie między tymi zespołami na tym właśnie stadionie miało miejsce dokładnie rok temu. Dokładnie rok temu Górnik Łęczna mierzył się jeszcze wtedy z Olimpią Szczecin. 3-2 wygrały Łęcznianki tamten mecz. Dwie z tych bramek zdobyły obecne dzisiaj w składzie zielono-czarnych Oliwia Rapacka i Marcjanna Zawadzka. Natomiast dla ówczesnej Olimpii strzelały również aktualne zawodniczki Pogoni, czyli Patrycja Michalczyk i Natalia Oleszkiewicz. Tymczasem rzut rożny dla piłkarek z województwa zachodniopomorskiego. Jakie to będzie rozwiązanie? No teraz zdecydowane wybicie, zdaje się, Klaudii Lefeld. No i co Julita Głąb zrobi z tą piłką? Będzie próbowała długiego zagrania do Rapackiej, ale w tym wszystkim połapała się Emilia Zdunek i teraz ona próbuje dośrodkowania do Weroniki Szymaszek. Ale z drugiej strony to było zbyt czytelne dla Anny Palińskiej. No bardzo nastawione, bardzo agresywnie grające zawodniczki Pogoni Szczecin, no chociaż mają jeszcze 20 minut z lekkim układem do końca tego spotkania, to nie chcą zostawiać nic przypadkowi w tym spotkaniu i chcą jak najszybciej Dereń. Na skrzydle próbowała tam dryblingu, ale nie udało się z tą piłką zrobić praktycznie nic. Tajczyk
chciała tutaj wybiec z tą piłką na wolne pole, ale nie dały jej miejsca defensorki zespołu z Łęcznej. Bardzo dobra interwencja. Tutaj mogło być to groźne. A skoro już jesteśmy przy... Poczekajmy jeszcze może momencik, bo tutaj kolejna groźna akcja. Kolejny strzał. Czy Koleszkiewicz próbuje tutaj rozegrania w tym gąszczu obrończyń. Oj, jakby to była strata, mogłoby się to skończyć tragicznie dla zespołu Górnika Łęczna. Katia Skupień ostatecznie tę piłkę dostała, no i niestety nie udało jej się zagrać do przodu do Klaudii Fabowej. Kazanowska udanie interweniuje. Skoro już jesteśmy przy tych meczach minionych, to w tym sezonie oba te zespoły mierzyły się raz, dokładnie 15 września w Szczecinie. Tutaj bardzo dobry mecz Klaudii Fabowej, dwie bramki, do tego Anna Zając dołożyła trafienie, trafiała także Katia Skupień, a dla Pogoni gola zdobyła wtedy Weronika Szymaszek. 4-1 wygrały Górniczki w tym pierwszym starciu na jesień. Więc i teraz zespół Pogoni Szczecin będzie chciał na pewno zrewanżować się rywalkom za tą dość wysoką porażkę. Fabowa. Szymczak. Naciska tutaj Fabowa na zawodniczki zespołu z Szczecina, ale jakoś udało im się wyjść z tej opresji, spod tego pressingu. No próbują tych długich piłek na Natalię Oliszkiewicz, na Roxanę Ratajczyk. Pytanie, czy to w końcu przyniesie jakieś efekty. Tymczasem Głąb ma dużo miejsca. Lefeld, Głąb. To zagranie do Dominiki Dereń jednak nie dotarło. No, straciły na intensywności te poczynania zespołu z Łęcznej po przerwie. Tutaj zdecydowanie inicjatywę przejęły Szczecinianki. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to nie Górnik się cofnął, a Pogoń trochę bardziej zdecydowanie zaczęła naciskać na rywalki i dawać im jeszcze mniej miejsca do rozegrania. Czasem Dereń do Szymczak i Emilia Szymczak pędzi środkiem boiska, próbuje tutaj zagrania do Lefeld, ale mogła chyba bardziej wypieścić tę piłkę, bo tutaj naprawdę miała sporo czasu. Skupienie na skrzydle, jak to wszystko rozegra. Zagranie dosłownie do nikogo, Rapacka. I wywalczyła rzut rożny dla swojego zespołu wahadłowa zespołu z Łęcznej. Zdecydowanie mniej się dzieje, jeśli chodzi o te akcje bramkowe po obu stronach w drugiej połowie.
po jednej takiej stuprocentowej sytuacji w każdej ze stron. Ale zarówno Roxana Ratajczyk, jak i Klaudia Miłek nie trafiły do siatki, tymczasem zakotłowało się tutaj. Oj, co tutaj się stało? Tutaj było najpierw uderzenie głową, potem jakaś próba dobitki tuż przy linii. Wybiły chyba wprost z linii bramkowej szczecinianki tę piłkę. Jeszcze ostatkiem sił Natalia Radkiewicz ten trzeci strzał sparowała. No i zobaczymy, co teraz wymyślą Łęcznianki. Będzie kolejny rzut rożny. Rzut rożny. Co z tego będą miały zawodniczki Górnika Łęczna? Lefeld tam próbowała wyskoczyć. Burzan blokuje to wybicie. Jest to pewien pozytyw, bo Szczecinianki nie wyszły z kontrą, natomiast to nadal przyjezdne będą miały piłkę. Coraz mniej czasu. Już tylko 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Tutaj Oleszkiewicz próbowała wywierać presję na Milenie Kazanowskiej. No widać trochę chaosu na boisku już w tej fazie meczu. Czasem głąb, bardzo dobra interwencja. No gdyby nie ona, to mogłoby się dla Górnika skończyć bardzo źle. Widać trochę chaosu w poczynaniach obu zespołów. Troszkę więcej miejsca, myślę, pojawiło się na skrzydłach. To też powinny wykorzystać zawodniczki zespołu z Łęcznej. Tymczasem zmiana w pogoni Szczecin. Zofia Giętkowska opuszcza boisko. A melduje się na nim zawodniczka z numerem 6, czyli Malwina Szczęśniak. Była też zmiana w zespole Górnika Łęczna. Na boisku widzimy już Ines Sikorę. Natomiast z placu gry zeszła już Oliwia Rapacka. Czasem Katia Skupień próbuje tutaj dogrywać, ale ma bardzo, bardzo duże trudności w sukursy. Przyszła jej Kinga Burzan, ale to dośrodkowanie do Klaudii Fabowej bardzo, ale to bardzo nieudane. Muszą próbować górniczki cały czas. Bo to prowadzenie, no, zaledwie jednobramkowe tutaj. Już końcówka pierwszej połowy pokazała, że nawet taki rzut rożny z pozoru mogłoby się wydawać niewykonany zbyt udanie, no i nie stwarzający większego zagrożenia, może jednak przynieść jakieś efekty. Tymczasem Kaczor próbowała uderzenia z daleka. Natalii Radkiewicz to raczej nie zaskoczyło. Ratajczyk wybroniła tę piłkę ostatkiem sił. Tutaj wyciągnęła nogi, utrzymała futbolówkę w boisku i dalej przy piłce
zawodniczki zespołu Pogoni Szczecin. Michalczyk do Radkiewicz, teraz Dyguś przy piłce. Holuje tę piłkę, holuje, no niezdecydowane na jakieś bardziej agresywne wyjście do obrończyni zespołu ze Szczecina, tymczasem faul Kazanowskiej. Uciekają te minuty, ale teraz będzie dobra okazja ku temu, żeby tę piłkę zgrać. Tymczasem krótkie rozegranie, szybkie. Jazdunek już ma piłkę na skrzydle. Nie pomagają jednak jej partnerki. Aż można powiedzieć, za nie mówiłem, bo wydawać by się mogło, że z tego dośrodkowania Alicji Dyguś dużo korzyści dla przyjezdnych nie będzie, a jednak udało się oddać strzał. Niestety dla szczecinianek tylko w boczną siatkę. Ależ tutaj coraz śmielej poczynają sobie goście. No muszą uważać gospodynie na to, żeby nie dostać tej jeszcze jednej wyrównującej bramki. Bo to bardzo, ale to bardzo skomplikowałoby im sytuację w tym meczu. Zwłaszcza, że w drugiej połowie mają bardzo duży problem z stworzeniem jakiegoś dużego zagrożenia pod bramką Natalii Radkiewicz. Tymczasem Dereń, zgranie do skupień. Czy będzie uderzenie? Uderza! Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Tutaj chyba na spalonym była Klaudia Fabowa, która wydawać by się mogło tej piłki dotknęła przed tym, jak ona wpadła do siatki. No i nadal mamy 2-1. Ta bramka oczywiście nie została uznana. Rozpadało nam się tutaj na stadionie w Łęcznej. Wydawałoby się, że ta ładna pogoda utrzyma się przez cały mecz. Tuż przed tym spotkaniem no dość intensywnie tutaj popadało. Momentami jak z wiadra lało się tutaj na stadionie. Przestało akurat na inaugurację tego meczu. Wyszło piękne słońce, ale teraz znowu deszcz daje o sobie znać. No, mówiąc krótko, w marcu jak w garncu można się cieszyć, że to deszcz, a nie śnieg. Czasem będzie dośrodkowanie, Michalczyk. Kazanowska tutaj w tej sytuacji się nie pomyliła. Pewnie interweniowała zawodniczka zespołu z Łęcznej. Milena Kazanowska, podobnie jak zdaje się Ines Sikora, w czwartek obchodziły urodziny, więc z tej pozycji wszystkiego najlepszego, może i spóźnione, ale jak najbardziej szczere. Wracamy do gry. Ależ to było niebezpieczne zagranie ze strony Emilii Zdunek. Taka penetrująca piłka prosto w pole karne. I będzie znów podwójna zmiana w drużynie Górnika. Chyba tam do wejścia szykowane są
Nikola Dębińska i Sanie Radkowicz. Chcę dodać na te ostatnie 5 minut trener Robert Makarewicz sił swoim zawodniczkom. Schodzi Weronika Kaczor i Klaudia Fabowa, a meldują się na boisku Nikola Dębińska i Sania Radkowicz. Będzie tutaj chciał trener Makarewicz dać sygnał do tego, aby bronić tego wyniku, nie dać sobie już więcej krwi napsuć w tym meczu. A na boisku pojawiła się Nikola Dębińska, zawodniczka, która całą poprzednią rundę spędziła w zespole właśnie Pogoni Szczecin. To wypożyczenie tej młodej zawodniczki zostało skrócone. Dziewięć występów, jedna bramka w tej rundzie jesiennej dla zespołu Pogoni Szczecin. A teraz widzimy ją w zielono-czarnych barwach. Czasem Sania Radkowicz, no chyba pierwsza taka interwencja i od razu bardzo, ale to bardzo ostro tutaj Agnieszka Olesiak nie zamierza patyczkować się z Serbką. I żółtą kartkę obejrzała Sania Radkowicz. No, bardzo zdecydowanie prowadziła się w to spotkanie. Tymczasem Burzan wyjaśniła sytuację, podaje do Dereń. Skupień i co ona zrobi z tą piłką? Bardzo tutaj ciasno. Dębińska, co w tej sytuacji wymyśli Nikola Dębińska? Próbowała zagrania do Ines Sikory. Jeszcze ta próbuje presować obrończynię zespołu z Pogoni Szczecin, czyli Malwinę Szczęśniak. No i to dało efekt. Wyrzut z autu. Nikola Dębińska przy piłce. Nie dają tutaj wyjść z własnego pola karnego zawodniczkom Pogoni Szczecin. No, im dalej od własnej bramki, tym lepiej. One o tym wiedzą i muszą o tym cały czas pamiętać, że ta różnica to jest tylko jedna bramka. Starać się trafić do siatki, bo w każdym momencie tutaj nawet takie przypadkowe wybicie piłki, jeden indywidualny błąd może zaważyć o nie zdobyciu jednego punktu, ale o stracie dwóch oczek, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Tymczasem zagranie Kati Skupień do Ines Sikory, ale troszeczkę za głębokie. Natalia Radkiewicz bez problemów połapała się w tym wszystkim. Dalekie zagranie Karoliny Łaniewskiej do Roxany Ratajczyk, ale tutaj no bardzo dobrze radzą sobie w defensywie Łęcznianki z tym szczecińskim naporem szczecińskiej Lokomotywy. Gra ciałem Dębińskiej interpretowana jako faul w wykonaniu pani Agnieszki Olesiak. Tymczasem na stadionie w Łęcznej pada coraz mocniej. Na pewno to będą chciały też wykorzystać zawodniczki Pogoni Szczecin. Wiadomo, ta piłka, kiedy jest mokra, potrafi być śliska jak mydło. Gdzieś prześlizgnąć się potrafi po butach, przez rękawice. Także muszą uważać obie bramkarki. Trochę nieudane to dośrodkowanie i
ale mimo wszystko zbierają tę piłkę zawodniczki Pogoni Szczecin. Tutaj się wydawało, że będzie bardzo groźnie. Patrycja Michalczyk była na dogodnej pozycji, ale wcześniej pozycja spalona, zasygnalizowana przez sędzię liniową. Lita Głąb próbuje między dwie zawodniczki do Klaudii Lefelt. Rzut rożny dla drużyny Górnika Łęczna. No i jakaż to jest spora korzyść dla ekipy gospodyń, bo czas ucieka. Zakończył nam się ten podstawowy czas gry. Pani Agnieszka Olesiak pokazała wyraźnie, 4 minuty dłużej potrwa to spotkanie. No i nic tu nie jest jeszcze przesądzone. Czy to będzie remis? Czy padną tu jeszcze jakiekolwiek bramki? Po której stronie one padną? To jest bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Tymczasem, ależ to było groźne. Milena Kazanowska. Wydawać by się mogło, że tak z przypadku agresywnie atakowała tę piłkę. Jakoś z tego wyszedł strzał. Ale to mogło skończyć się bardzo, bardzo źle dla zespołu Pogoni Szczecin. Tutaj ta ewentualna bramka, no, przesądziłaby o końcowym wyniku tego spotkania. No ale poczekajmy, kolejny rzut rożny. Tutaj jeszcze może coś się wydarzyć, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Pamiętajmy o tym, Natalia Radkiewicz, trochę niepewna interwencja, Emilia Szymczak, przepraszam, Ines Sikora tutaj dopadło do tej piłki. No i wychodzi spod opieki dwóch obrończyń i będzie kolejny rzut rożny, już chyba czwarty, jeżeli dobrze liczę, w przeciągu ostatnich dwóch minut. No i ostatnia minuta czasu doliczonego nam się rozpoczęła. Czas gra na korzyść zespołu Górnika Łęczna. 13 rzutów rożnych, proszę sobie wyobrazić, po stronie Górnika w tym spotkaniu. 11 strzałów oddanych celnych. Dwie bramki, no i tutaj kłania się to, o czym mówił cały czas trener Makarewicz, że tej skuteczności trochę brakuje. Co prawda te dwie bramki strzelone, no ale przy 11 celnych strzałach i takim rywalu chciałoby się, żeby tych goli było więcej. Żyje ławka obu zespołów niemal w całości na stojąco, rezerwowej sztab zespołu z Pogoni Szczecin. Denerwuje się też przy linii Robert Makarewicz i nie ma się czemu dziwić. Nie ma się czemu dziwić, bo to będzie rzut wolny. Rzut wolny dla zespołu Pogoni Szczecin, egzekwowany przez Patrycję Michalczyk. No i teraz zobaczymy. Takie sytuacje w końcówkach spotkań są niezwykle groźne. Tutaj ewentualne zamieszanie, ta piłka może się gdzieś zapodziać i zrobić bardzo wiele krzywdy Górnikowi Łęczna. Zawahała się tutaj przez moment Julita Głąb, nie chciała wyjść odważnie do tej piłki. Tymczasem dobra okazja, ale spalony. Chorągiewka w górze i to chyba jest koniec marzeń o chociażby jednym punkcie dla zespołu Pogoni Szczecin. Weronika Szymaszek na offside'zie. I wygląda na to, że nic w tym spotkaniu już się wielkiego nie wydarzy. Tak jest! Agnieszka Olesiak zagwizdała po raz ostatni. 2-1 wygrywa Górnik Łęczna. Pogoń Szczecin
Wraca do domu bez punktów i z pierwszą porażką na koncie w tej rundzie. Przypomnijmy, 14 minuta Klaudia Fabowa, 34 Klaudia Fabowa. To bramki dla Górnika. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Roxana Ratajczyk dla Pogoni Szczecin. Sytuacja wygląda w ten sposób, że 38 punktów na ten moment ma zespół Górnika Łęczna i plasuje się na trzeciej pozycji za GKS-em Katowice i UKS SMS Łódź. Następne spotkanie w wykonaniu obu zespołów 16 kwietnia. Górniczki zmierzą się tutaj, na tym stadionie, z czarnymi Antrans Sosnowiec, natomiast Pogoń Szczecin podejmie u siebie Orlen Gdańsk.